Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Krawczyk. Zapraszam na film z wycieczki do Gdańska, który jest zarazem moim przewodnikiem. Zwiedzanie zaczynamy od Muzeum Bursztynu w Gdańsku, które znajduje się we wnętrzach Wielkiego Młyna na Starym Mieście. Można tu zobaczyć bryłki bursztynu z całego świata, zatopione w nich rośliny, zwierzęta oraz arcydzieła dawnych mistrzów i kolekcji sztuki nowoczesnej. Idąc dalej, mijamy Basztę Jacek oraz Halę Targową. Idąc ulicą Tkacką, dochodzimy do pięknego budynku dawnej zbrojowni. Ulica Piwna to urokliwa uliczka w Gdańsku, zachowanymi w kilku miejscach przedprożami, żegaczami, kolorowymi kominczkami o wąskich, wysokich fasadach. Tak zwane żegacze to nic innego jak wypływ z rynien. Idąc dalej, dochodzimy do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W bazylice znajduje się zegar astronomiczny, który składa się z trzech części. Bazylika posiada wieżę w wysokości około 80 metrów. Po pokonaniu 400 schodów można podziwiać przepiękną panoramę Gdańska. Od Bazyliki kierujemy się w stronę ulicy Mariackiej. Według mnie jest to najbardziej urzekająca uliczka w Gdańsku. Można tutaj napotkać na wspaniałe przedproża, jak również wcześniej wspomniane żegacze.
przez Bramę Mariacką dostajemy się na deptak nad Motławą. Zrzuca się tutaj żuraw, który jest symbolem Gdańska. Był to największy dźwig portowy w średniowiecznej Europie. Ulica Stągiewna prowadzi do tak zwanej Wyspy Spichlerzów. Warte odwiedzenia jest Narodowe Muzeum Morskie. We'll be right back.
przez Bramę Zieloną dostajemy się do ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Znajduje się najbardziej rozpoznawalna fontanna gdańska, pochodząca z XVII wieku. Tutaj również znajduje się ratusz głównego miasta XIV wieku. Ulicę Długą opuszczamy tak zwaną Bramą Złotą. Polecam zwiedzanie Gdańska wieczorową porą, w szczególności gdy wszystko jest podświetlane. Odwiedziłem w Gdańsku dwie plaże. Pierwszą z nich jest plaża Stogi. Drugą z odwiedzonych plaż przeze mnie jest plaża Brzeźno. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, zapraszam do polubienia i zasubskrybowania mojego kanału.